Tego mi brakowało, po prostu cudo. Idę oglądać do kapuczyny, bo sama się nie wypije. Pozdrowienia z Choroszy. Łapka w górę, na reklamach już leci. Odsysanie mózgu, czas start. Dzień dobry moi mili, przed nami 56. beka z Madek. Zapraszam. Wszystkie odcinki tej serii znajdziecie w karcie z playlistą, która pojawi się tutaj. Także jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. No i jak zwykle zachęcam też do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie być na bieżąco z treściami. Pamiętajcie też o szybkich 2000 łapek w górę po kolejny odcinek, a teraz... Zaczynamy! Witam, bardzo proszę o poradę. Moja znajoma jechała wczoraj samochodem bez uprawnień, jechała przepisowo, zatrzymali ją do kontroli. Wracała z apteki, bo dzieci ma chore, nikt nie chciał jej pojechać, miała 0,22 wydychanego alkoholu. Auta nie zabrali, grzywny mandatu nie dostała, ma tylko wezwanie na komendę, auto jest jej potrzebne, bo wozu ciężkie zakupy, apteka, węgiel, a tak to pieszo albo autobusem. Po świętach chce zdawać na prawo jazdy. Jak to wygląda? Dodaje, że wypiła 5 kieliszków wódki po obiedzie około 14, a o 20:30 została zatrzymana do kontroli. Co robić? Co jej grozi? Jest matką samotnie wychowującą dzieci, w tym dziecko niepełnosprawne, pierwsze takie wykroczenie. To pomoże w Kielcach, najlepiej za darmo, z dobroci serca na święta. Niech pierwsza samotna matka, która nie wali 5 kielichów wody do obiadu, a potem zupełnie przypadkowo pierwszy raz w życiu nie wsiada do auta i nie jedzie po węgiel, rzuci kamieniem. Przecież to normalne. Zresztą wydaje mi się, że to fake. Przecież jakby dawała w szyję, to nie miałaby dzieci. Cześć, dziękuję za serduszko. Kogo tu szukasz i skąd jesteś? Hej, szukam miłości i przyjaciółki. Ja szukam partnera do związków przyjaźni i miłości. Kogoś, kto będzie mnie wspierał finansowo i życiowo. To pokocha mnie i moją córkę i kupi mi samochód i spłaci moje długi. Czyli w skrócie, kup mi samochód, spłać moje długi i dawaj mi na pazurki i na harnasie. A, i żebyś nie zapomniał, Jessiką masz się zająć. No ale przynajmniej szczera, kawa na ławę bez urabiania gościa. Lepiej zmarnować 2 minuty niż całe życie. Dziewczyny, piszę do was z taką sytuacją, jaka mnie dzisiaj spotkała. Wybrałam się z modą do sklepu na zakupy. Godziny szczytu, full w sklepie. Po 20 minutach udało mi się dojść do taśmy z wielkim entuzjazmem. Wypakowałam swoje zakupy, nagle słyszę dźwięk wysypywania tony miedziaków. Zerkam, a przed nami żulica z najtańszą flaszką z workiem moniaków. Kasjerka liczyła chyba z 10 minut, zawołała drugą do pomocy, dziecko zaczyna mi się drzeć, a ja pytam grzecznie, czy długo to potrwa, bo dziecko mi się grzeje. Na co uprzejma pani, no trudno, kur, co mi się cisnęło na usta, to moje. Grzecznie zamilkłam. Miałyście takie sytuacje? Robiła zakupy przez 20 minut, wtedy dziecko się nie zgrzało. Stała w kolejce 10 minut i bąbelek od razu zgrzany. Niech się cieszy, że to alko najdroższe nie było, bo wtedy by cały dzień liczyły. Ja sobie nie wyobrażam, jak tak można przegrzać bąbelka, to karygodne. Powinny być specjalne kasy do obsługi matek z bąbelkami. Mamy, od 4 miesięcy mamy nianię, która zajmuje się niespełna 2-letnią córką. Córa ma już tylko jedną drzemkę w ciągu dnia, wcześniej były 2 krótkie. Śpi przynajmniej 1 godzinę w porywach do 2 godzin, a nawet 3 godziny coraz częściej. Różnie ma, zastanawiam się teraz, jak będzie tak dalej, będzie spała 3 godziny dzień w dzień, niania pracuje 5 godzin, resztę no cóż, nie. Jak podchodziłyście do tego? Nie ukrywam, przerwa pół godziny do godziny okej, ale 3 godzinki to trochę długo. Miałyście tak? Co z tym fantem zrobić? Niania w tym czasie powinna ugotować obiad, posprzątać dom, zrobić zakupy i zaspokoić męża. Tu jest ewidentnie problem z dzieckiem. Nie ma spania jak niania przychodzi. Niania przychodzi do roboty, to dziecko ma się drzeć, aby niania czuła się potrzebna. Dziecko koniecznie budzić. W końcu za coś się tej niani płaci, więc nie ma obijania. Albo zwolnić nianię, machnąć sobie jeszcze piątkę i żyć jak pączki w maśle. Ojciec niekoniecznie pracuje na czarno, to wtedy dostaną wszystkie benefity, zapomogi i czego dusza zapragnie. Dobry wieczór. Były mąż ma dzieci od piątku do soboty. Napisał, że został wezwany do wojska. Nie przedstawił wezwania. Kto powinien zapewnić opiekę nad dziećmi w tym czasie, jeśli ja mam plany na ten weekend. Może wojsko zapewni opiekę, w końcu to ich wina, więc niech się opiekują. Albo niech weźmie nianie. Państwo zabrało chłopa, to państwo niani zapłaci. Matce się przecież należy. Ten rząd jest bardzo chory. Emerytom 13 i 14, a gdzie podwyżki rodzinnego dzieciom i jeszcze 500 plus emerytom? Tylko o emerytach mowa, a o dzieciach nic. Tyle lat rodzinę po parę groszy. Pewna Karyna emerytom zazdrościła. Jak rząd jej nie da, to nie będzie więcej rodziła. Pieniądz na ziemi przecież nie leży. A jej matce Polce się przecież należy. Jej tylko marne 500 plus przyznali, więc zaraz zasiądzie i w internecie politykom dowali. Bo oni tylko o starców dbają, a nie robom zasiłków odmawiają. Cóż z tego, że senior ZUS płacił całe życie, to matce trzeba dać na Chesterfieldy i browarów picie. Jej narzeczony pracuje w Niemczech. Zarobki około 2000 euro na rękę i wynajmuje małe mieszkanie. Ona pracuje w Polsce i spodziewają się dziecka. Jest w 4. miesiącu ciąży. Jej wypłata wynosić około 3,5 tysiąca złotych na rękę w PL. Teraz moje pytanie brzmi, czy lepiej, gdyby ona rodziła w Polsce, czy w Niemczech? W Polsce złożyła wniosek o macierzyńskie i dostanie wyprawki 12 tysięcy złotych i przez 12 miesięcy 100% wynagrodzenia z zeszłej pracy, a w Niemczech, jeśli by do niego przyjechała, czy coś się należy, jeśli nigdy w D nie pracowała? Czy ktoś już miał taką sytuację? Czy lepiej rodzić w Niemczech
Niemczech i to się dokładnie należy. Z góry mówię, że znajoma nie mówi po niemiecku i jest przerażona porodem w Niemczech, ale czy w D jest lepiej? To się dokładnie należy. Jak z ubezpieczeniem, skoro oni nie mają ślubu, to on nie będzie mógł podpiąć jej i dziecka do ubezpieczenia, tylko płacić chyba prywatnie. Jest mi jej strasznie żal, a chciałabym im pomóc. Czy ktoś miał już taką sytuację i mógłby wyjaśnić, co zrobić? Bardzo proszę dobre dusze o radę. Niech biorą w Polsce i w Niemczech. Profilaktycznie złożyłbym też wnioski w kilku innych krajach. Niech kraje Unii Europejskiej składają się na utrzymanie bąbelka. Biedni ludzie, ona 3,5 tysiąca na rękę, będzie dostawać 500+, on 2000 euro, czyli jakieś marne grosze mają. No biedni, muszą szukać szczęścia gdzieś indziej, bo w Polsce nie dadzą rady. Nie może od tak wyrzucić cię z mieszkania, nawet jeżeli nie będziesz płacić. Jeżeli on się nie odzywa, skontaktuj się z jego rodzicami albo rodziną. Z jakiej okazji nie może jej wyrzucić z mieszkania? Bo matki z dzieckiem są pod ochroną. Pod ochroną, jak żubry. Przecież matek z dziećmi jest bardzo dużo, więc dlaczego niby miałyby być pod ochroną? No ale jak są pod ochroną, to przecież nie można ich przetrzymywać, tylko trzeba puścić wolno, więc wąt z mieszkania. W sumie matka z żubrem to normalka. Żubry są pod ochroną, czyli matka też. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa w sytuacji wynajmowanego mieszkania. Właściciel 2 miesiące temu poinformował nas o konieczności wyprowadzki. Tydzień temu sobie z partnerką o tym przypomnieliśmy. Mam też pytanie, co gdyby okazało się, że partnerka jest w ciąży? Czy wtedy możemy zostać? I jak wygląda proces udowadniania tego? Dziękuję za rzetelne odpowiedzi. Można by tak, żeby właściciel musiał jakoś oddać nam te mieszkanie, jakbym powiedział, że partnerka to w ciąży jest? Oddać, czyli własność, żeby jego mieszkanie było moje teraz. Samochód z wypożyczalni także powinien przechodzić na własność wynajmującego, jeśli w trakcie najmu w tym samochodzie zostało poczęte dziecko. Oczywiście, że w takiej sytuacji właściciel musi ci oddać to mieszkanie. Dodatkowo musi ci też kupić samochód o wartości co najmniej 100 tysięcy, żebyś był mobilny. Oraz wypłacać 700+ do 57 roku życia dzidziusia. Stary, takie jest prawo, nie daj się oszukać. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja mam komunalne i całość mieszkania 33 metry. Powierzchnia mieszkalna, czyli jeden jedyny pokój na 4 osoby wynosi 18 metrów kwadratowych. W czerwcu będzie już 5 osób na te 18 metrów mieszkało, bo będzie trzecie dziecko, a moja gmina ma to gdzieś. Jest tak ciasno, że dzieci same się robią. Ledwo człowiek się obróci i już w ciąży, aż strach ich odwiedzić. Nawet ptaki najpierw zbierają sobie patyczki i budują gniazdo, a dopiero potem wysiadują jajka. A jak nie dają rady wykarmić wszystkich młodych, to najsłabsze wyrzucają z gniazda. A nie, to nie był dobry przykład, ale ten z budowaniem gniazda polecam. Poszukuję panią do opieki nad moją 2-letnią córką. Główne obowiązki to opieka nad dzieckiem, podawanie posiłków, spacery, inne związane ze stanowiskiem pracy. Oczekiwania: punktualność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność, mile widziane doświadczenie. Praca od godziny 9 do 15, stawka 9 zł na rękę za godzinę. Wiadomo przecież, że najbardziej odpowiedzialne opiekunki, które mają najlepsze kwalifikacje, pracują prawie za darmo. To jest zdobywanie doświadczenia przed tym, jak się będzie miało dzieci, czyli stawka i tak zbyt wygórowana. Powinno być za darmo. Po co opiekunce pieniążki? Przecież dla niej wynagrodzeniem powinien być uśmiech bąbelka, którym się opiekuje, i szansa zdobycia przyjaźni matki. Witam, moja narzeczona jest po rozwodzie ponad rok, rozpad małżeństwa było po jego stronie. Ona chce starać się od byłego męża o alimenty. Moje pytanie brzmi, jeśli moja narzeczona weźmie ślub cywilny ze mną, czy w tym przypadku może starać się nadal o alimenty od byłego męża, choć brndzie po ślubie zębo? Dziękuję za informację, wesołych świąt! Jeżeli były mąż jest na poziomie intelektualnym obecnego partnera, to myślę, że zapłaci alimenty na nią, alimenty na dzieci, których nie mają, i to wszystko dobrowolnie. Jedno jest pewne, ta kobieta w tym przypadku na pewno nie poleciała na inteligencję i nie kręcą jej filozoficzne dywagacje przy kominku i lampce wina. Może starać się o zasiłek pielęgnacyjny lub opiekuńczy na partnera, bo obawiam się, że sam sobie nie poradzi z własną egzystencją.